Witam serdecznie, Janusz Tomczak z tej strony. Zapraszam Państwa na webinar ze Skyward Community. Temat technologia, trochę historii, możliwości rozwoju, inwestowania. I przedstawię Państwu też również dzisiaj w miarę najnowsze wiadomości, jakie się dzieją w naszej firmie. Więc zaczynamy od początku. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Krótko parę zdań o sobie. Od roku 1990 do dnia dzisiejszego prowadzę własną działalność gospodarczą. W roku 2002-2007 ukończyłem studia wyższe, kierunek marketing, a specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Natomiast w roku 2018 i przełom 19 przez 13 miesięcy wraz z grupą polskich liderów ukończyłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które się zakończyło 10 maja w Dubaju w roku 2019. Mieliśmy tam również okazję spotkać się z naszym właścicielem naszej firmy, inżynierem Anatolijem Junickim w Centrum Innowacyjnym w Szarcie. Wtedy ono powstawało, było jego początki. Dzisiaj to już jest ogromna budowa, wspaniała inwestycja i nasza możliwość rozwoju pokazania się z naszym transportem strunowym, bo o nim będziemy mówić na cały świat. Więc będziemy dzisiaj mówić o UST, czyli technologie transportowo-infrastrukturalne. UST to jest skrót o Unicity String Transport. To jest nowy znak brandu naszej firmy od pierwszej litery nazwiska naszego założyciela, pana Anatolija Junickiego. Nasza filozofia: transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów z ładunkami nad ziemią. Zapewnia on bezpieczeństwo ponadprzeciętne i racjonalne wykorzystanie między innymi zasobów ziemi. Minimalną szkodę wyrządzoną środowisku naturalnemu i jednocześnie koszty budowy i eksploatacji są znacznie niższe niż w przypadku istniejących rozwiązań transportowych. Nasz założyciel, pan Anatolij Junicki, to jest naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Twórca systemu transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. W roku 1998 i 2002 kierownik dwóch projektów ONZ, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR, założyciel grupy spółek UST, generalny projektor Unicity String Technologii. Co my mamy do zaoferowania, drodzy Państwo? Przede wszystkim nasze moce. Nasze moce UST to jest grupa spółek posiadających własne firmy, obejmujący cały zakres działania oraz wdrażania innowacyjnej technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynieryjna, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem, produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych, jeden na terenie Białorusi w miejscowości Marina Horka i drugi w miejscowości Szardża, to jest jeden z Emiratów Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółka inżynierska to są doświadczeni inżynierowie, jak również nasz główny wynalazca. Oni stanowią integralny, zaawansowany technologicznie zespół, który składa się z inżynierów i z automatyzowanego systemu do wprowadzenia transportu strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Mamy również kompleks przemysłowy. Całość cyklu prac przy produkcji jest UST zrealizowana jest przez specjalistyczne biura projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową.
Dalej. UST, czyli ten Unicki Street Technology, wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący całą wycenę projektowania, budowania i uruchomienia transportowych i infrastrukturalnych systemów do wprowadzenia transportu strunowego, a także szkolenia specjalistów i obsługę posprzedażową. Mamy dwa ośrodki testowe. Jeden z ośrodków testowych, jak mówiłem wcześniej, znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Europie, w Marina Horce. To jest 70 km na południowym wschodzie od stolicy Białorusi, Mińska. Byłem tam trzykrotnie, także muszę Państwu powiedzieć, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich byłem w roku 2019, jak to nasze centrum powstawało. Mamy certyfikaty TIF, dwa certyfikaty na naszą technologię, na wprowadzenie standardów takich bezpieczeństwa na wierzchni torowej, podpór kotwiczących, potwór pośrednich i stacji obsługi oraz stacji pasażerskiej. Zajmujemy się budową projektów komercyjnych. My posiadamy wszelkie zasoby niezbędne do realizacji takich projektów w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania aż do etapu budowy i później jej obsługę i obsługę posprzedażową, eksploatacyjną. Transport UST, transport pasażerski, to jest transport, drodzy Państwo, który charakteryzuje się takim unikalnym rozwiązaniem dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. I przeznaczony jest do transportu miejskiego i międzymiastowego, a także międzynarodowego. Jest harmonijny, zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii. My się charakteryzujemy tym, że możemy również implementować naszą technologię do nowych, jak i już istniejących infrastruktur. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu. Po prostu chodzi o to, że dzisiaj ten transport, drodzy Państwo, no nie poszerzymy tych ulic, samochodów przybywa, ruch pasażerski jest coraz większy, natomiast moce przewozowe są takie, jakie są. Natomiast my mamy na to wszystko rozwiązanie. Produkujemy 7 typów pojazdów pasażerskich, w tym kilka modeli, które można rozbudowywać je modułowo, od najmniejszego Unividu U4651 po najszybszy Uflash U4365, a także pojazdy Unibus U47202, które można również rozbudowywać modułowo nawet do kilku takich elementów, nawet do 7. I one później można jeszcze integrować z sobą w takie pojazdy sprężone. Kilka słów o każdym z tych pojazdów, ponieważ mamy dzisiaj webinar na temat technologii technicznych, więc Univid to jest taki lekki pojazd przeznaczony do 2 osób. Natomiast jeżeli go sprężymy w taką, czyli połączymy go szeregowo, można to robić nawet do 7 takich pojazdów, to możemy zarówno mieć tą moc przewozową w pojedynczym egzemplarzu do 720 osób na godzinę w obie strony, natomiast gdy go sprężymy nawet do 3500, jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Unibike to jest pojazd lekki, podwieszany. On ma dwie zalety. On jest też również dwuosobowy, może być również wykorzystany jako taki pojazd zarówno do transportu, jak i rekreacyjny, ponieważ ma wbudowany taki system, gdzie można sobie w czasie drogi kręcić takim elementem jak w rowerach. I to jednocześnie powoduje, że możemy tutaj zażywać, drodzy Państwo, takiego elementu sportowego czy rekreacyjnego, jak również to, że my tam kręcimy tym elementem napędowym. Możemy również w przyszłości być to wykorzystane do nakręcania po prostu sobie pieniędzy. Było to kiedyś tłumaczone przez naszych tam specjalistów. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Pojazd ten również jeździ z prędkością do 150 km.
Jeżeli go wykorzystujemy pojedynczo, to jest od 700 do 1400 osób na godzinę w obie strony, natomiast jeżeli go zintegrujemy, nawet do 6300 osób w obie strony. Unibus. Miałem okazję jeździć tym pojazdem, drodzy Państwo, w Białorusi dwukrotnie. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Charakteryzuje się tym, że może na swój pokład zabrać od 10 nawet do 80 osób, dlatego że można go modułowo rozbudowywać. Jego moc przewozowa w takim systemie pojedynczym to jest od 2,5 tysiąca do 12 tysięcy osób na godzinę, natomiast jeżeli go zintegrujemy, tak zwane sztywne sprężenie, gdzie możemy wykonać to nawet do 3 czy 7 takich modułów, to jego możliwości przewozowe są od 12 500 nawet do 35 tysięcy osób na godzinę w dwie strony. Porusza się z prędkością 150 km na godzinę, więc jeżeli weźmiemy taki transport w mieście, to naprawdę mamy bardzo wydajny, tani, szybki i niezwykle bezpieczny system do przewozu pasażerów. O tym pojeździe już mówiłem, czyli to jest kolejne, jeszcze raz podkreślenie właściwości tego unibusa, z tego względu, że można go rozbudowywać modułowo. I tu mamy pojazd Unicar. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie, bo ono jest zarówno ciekawe, jeżeli chodzi o taką stylistykę. I ten pojazd ma, drodzy Państwo, takie zalety, że jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska jest od 6 nawet do, proszę Państwa, 150 osób, ponieważ możemy go modułowo łączyć. Jeżeli go zrobimy w takim systemie modułowym, to mnożymy to razy 7. W pojedynczej wersji, tak jak tu widzicie, można go przewieźć do 1500 osób na godzinę, natomiast jeżeli połączymy go w takie sztywne sprężenie, to nawet do 7000 osób na godzinę. Jest to dosyć dobra przepustowość, bo między 30 a 43 sekundy takie moduły i takie pojazdy mogą być uruchomione w zależności od zapotrzebowania na intensywność ruchu. A to wszystko jest sterowane oczywiście przez bazę i odpowiednich ludzi. No i pojazd, który w tej chwili, drodzy Państwo, jest no, takim cudem technicznym. Miałem też go okazję widzieć w roku 2019, miałem w nim siedzieć w Marina Horce na tak zwanym ekofestiwalu. Pojazd, którym będzie jeździł z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Jego charakterystyką jest to, że może on nawet jechać na odległość do 10 tysięcy km i to będzie jeden z pojazdów, który będzie alternatywą do ruchu samolotowego. Natomiast taką ewidentną przewagą, jaką my mamy nad pojazdami samochodowymi i ruchem lotniczym, jest to, że to są pojazdy bardzo bezpieczne, bo one są na drugim poziomie, natomiast jego kształt, który tu Państwo widzicie, konstruktorzy nasi osiągnęli tak zwany współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,06. To jest coś niebywałego, bo w świecie takim, powiedzmy, transportu dostępnego, który jest na dzień dzisiejszy, takich pojazdów po prostu nie ma. Dla przykładu tu jest, konstruktorzy podali możliwość pokazania Państwu takiej alternatywy dla naszego pojazdu. To jest takie Porsche 977, to jest bardzo dobry, rasowy, piękny samochód, ale jego opór powietrza, współczynnik wynosi 0,28, więc widzicie Państwo, że to jest normalnie przepaść pomiędzy nami a pojazdami samochodowymi. Możliwości przewozowe od 6 do 46 osób, oczywiście tam są luki bagażowe. Możemy przewieźć do 50 tysięcy osób w dwie strony. I możliwość takiego łączenia to jest 18 takich szybkobieżnych uniflażów o pojemności 46 osób. Odstęp między jednym transportem a drugim to jest około 120 sekund, więc to jest naprawdę bardzo krótki czas.
No i pojazdy, które są niewątpliwie uzupełnieniem do transportu osobowego, to są nasze pojazdy towarowe, z którymi mamy bardzo duże zainteresowanie na świecie, ponieważ one rozwiązują problemy związane z dostarczaniem ładunków zarówno sypkich, jak i płynnych i nawet niebezpiecznych na naprawdę pokaźne odległości. Sposób bezpieczny, a przede wszystkim bardzo tani. I tutaj mamy kilka takich elementów. Mamy Unitrans, czyli to ten taśmociąg, ten system, który tu Państwo widzą, Unikonta, który został zrobiony na specjalne życzenie naszych partnerów z Bliskiego Wschodu, mam tu myślę kraje arabskie, i Unitraka do przewozu materiałów zamkniętych i płynnych, i Unitrok U471 do materiałów sypkich. Unitrak to jest pojazd towarowy, który jest w zawieszeniu takim dwuszynowym. On się charakteryzuje dosyć mocnymi, takimi odważnymi rozwiązaniami projektowymi i wizualnymi. Opracowany jest na podstawie miejskiego omnibusu pasażerskiego i zawiera moduł trakcyjno-ładunkowy. Jego konstrukcja pozwala na wykorzystanie Unitraka w prawie wszystkich obszarach przewozowych towarowych, czyli on jest przeznaczony do transportu towaru, transportu dużych, płynnych i niebezpiecznych. Jego prędkość przewozowa to jest nawet do 150 km na godzinę, zdolność przewozowa do 100 milionów ton rocznie, także widzicie Państwo rewelację. Miałem też go okazję widzieć na Białorusi. Unikon to jest pojazd, który my naprawdę podbijemy świat, ponieważ rozwiązanie Unikonta dla przewozu tych towarów kontenerowych to jest po prostu rozwiązanie genialne, bo jeżeli Państwo sobie przypomniacie w ubiegłym roku tą sytuację, która się stała na kanale Sueskim, że się jeden z tych kontenerowców zablokował przejazd i wstrzymał ten ruch taki towarowy na całym świecie na kilkanaście dni. Miałem okazję tym kanałem Sueskim nie płynąć, ale jechać wzdłuż niego, jak również przejeżdżać po tym kanale. Jak byłem kilka lat temu w Sharm el-Sheikh, pojechałem do stolicy Egiptu, do Egiptu i miałem okazję właśnie przejeżdżać w tym miejscu, gdzie wszystkie kontenerowce przepływają przez kanał Suezki. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Jest to bardzo też dobry element, który jest takim bardzo dobrym elementem gospodarczym, jeżeli chodzi o gospodarkę Egiptu, bo oni naprawdę pobierają kilka miliardów dolarów rocznie, mają przychodu z tego, że te statki przejeżdżają. I wtedy, jak ten jeden z tych kontenerowców stanął, to były ogromne straty, ale przede wszystkim było zakorkowanie. I wtedy właśnie wyszła taka propozycja, inicjatywa od naszej firmy, że my możemy zrobić taki transport wzdłuż kanału i sytuację w przyszłości rozładowej. Więc wszystko przed nami. No i ten Unitrans, to jest taki system taśmociągu towarowego. Jego prędkość to jest do 36 km na godzinę. On może nawet 100 milionów ton rocznie przeciągnąć przez siebie. No i to są elementy, które są jednocześnie zintegrowane z tymi naszymi pojazdami do przewozu materiałów sypkich, gdzie możemy bezpośrednio to transportować do klienta albo do portów, ewentualnie do dalszego bezpośredniego przewozu, ponieważ wszystkie te nasze pojazdy są zintegrowane w ten sposób, że mogą samoczynnie dojeżdżać do klienta. No i system portowy, morski, naprawdę, proszę Państwa, to jest coś niebywałego, to jest rewelacja, to jest pomysł, który jest warty Nobla. Ja uważam, że tak. Czy to powinien pan Junicki za ten pomysł dostać Nobla, bo on wymyślił coś takiego, żeby bezpośrednio z obszarów, gdzie są eksploatowane kopalnie, czy jakieś tam tartaki, ewentualnie jakieś tam, widzicie państwo, jakieś górnictwo, żeby wyprowadzić ten transport, żeby te towary bezpośrednio transportować na tereny te morskie lub oceaniczne, bez potrzeby budowania całej infrastruktury portowej, tylko z wykorzystaniem naszego transportu stanowego. Genialne rozwiązanie, tanie
i przede wszystkim z możliwością wybudowania w takich miejscach, gdzie to jest po prostu bardzo trudno dostępne. No i nowe pojęcie w urbanistyce, miasta linearne, które są jednocześnie zintegrowane z naszym transportem, ponieważ na jej bazie jest wykorzystywany transport strunowy. Miasta linearne to są osiedla miejskie typu klastrowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Widzicie tu Państwo takie wybudowane wyspy, gdzie to jest w pełni wystarczalny taki budynek, gdzie ma całą infrastrukturę, sposób zasilania, jak również tam możliwości nawet prowadzenia upraw rolniczych. I miasta linearne można budować zarówno w górach, na terenach pustynnych, zalewowych. Między innymi z tym tematem weszliśmy mocno do krajów arabskich, bo mamy w planie poprzez naszą firmę zazielenić część terenów pustynnych w krajach arabskich. I teraz element taki techniczny, bardzo ważny, ponieważ będziemy mówić o podstawie. Widzicie tu Państwo podstawę naszego transportu, czyli to jest przekrój szyny. Ona jest zabudowana w takim zamkniętym korpusie, wewnątrz stalowym, wewnątrz mamy specjalny beton, którego zadaniem jest zarówno ochrona, jak i obniżenie hałasu, który jest wytwarzany podczas ruchu. I przede wszystkim chroni te naprężone pręty, które są zespawane razem. I może ten właściwości tego betonu są takie, że on może pracować w temperaturze od minus 100 do plus 100 stopni Celsjusza. Drugim elementem niezwykle ważnym jest ta nakładka tutaj, główka szyny stalowa, po której się toczą stalowe koła naszych pojazdów, które jednocześnie jest elementem, po którym się poruszają i elementem, który łączy również ze sobą połączenie takie energetyczne do napędu. Teraz mamy kilka rodzajów tych naszych szyn. Drodzy Państwo, zarówno tutaj widzicie kratownicę, gdzie mogą się pojazdy poruszać po górnym i dolnym pokładzie. Tą zaletą tego transportu jest również to, że możemy tutaj dodatkowo poprowadzić taką infrastrukturę jeszcze towarzyszącą, czyli wodę, światłowód, jakąś tam energię. Takie elementy, które w tej chwili są chowane w ziemi, możemy również na tej kratownicy wykorzystać i widzieliście to między innymi wykorzystanie miast linearnych. Później mamy konstrukcję półsztywną. Tutaj ona jest pokazana na zasadzie wykorzystania na przykład takiego mostu wiszącego, ponieważ to jest element elastyczny, niezwykle wytrzymały i taką szynę elastyczną, to jest do przewozu takich pojazdów lekkich, gdzie oczywiście te elementy i te są ze sobą zintegrowane i te pojazdy płynnie przechodzą jeden na drugi. Zdolność przewozowa systemu transportowego UST. Bezpieczny odstęp czasowy między pojazdami UST to jest od 2 do 35 sekund, albo 50 metrów, albo 500 metrów, w zależności od pojazdu, który się porusza, czy to będą te pojazdy takie tutaj modułowe, czy to będą pojazdy szybkiego ruchu. No i maksymalne natężenie ruchu pasażerskiego wynosi około 30 do 50 tysięcy osób w dwie strony i możemy to osiągnąć na zasadzie 7 takich unibusów sprężonych w ten element taki sprężający. Nasza budowa układu napędowego. To kilka słów na ten temat dosłownie. Przede wszystkim tu chodzi o system przeciwwykolejeniowy. Zaraz robię tu inny kolor. To mamy ten system, bo tu mamy, drodzy Państwo, też koło zamachowe, które jest jednocześnie napędowym, ale też to jest system antywykolejeniowy. I to jest wszystko opatentowane, sprawdzone. Między innymi za to dostaliśmy też certyfikację na kraje arabskie. Natomiast bardzo ważnym elementem jest tutaj akumulator. Tu powiem Państwu taką ciekawostkę.
kilka miesięcy temu pan Janicki z grupą swoich współpracowników, inżynierów, opracowali takie akumulatory, które mogą wytrzymać cykl załadowania i rozładowania nawet 5000. Jest to coś niebywałego, ponieważ producenci samochodów elektrycznych, osobowych, uzyskują taki element na poziomie 1000 rozładowań i naładowań, więc są 5 razy gorsi niż my. Ale informacja jest kluczowa, ponieważ pan Junicki przekazał taką informację, żeby chronić naszą technologię, jak również naszych inwestorów, że tego patentu nie będzie sprzedawał na zewnątrz i będzie tylko i wyłącznie wykorzystany w pojazdach samochodowych. Informacja warta miliony, drodzy Państwo. No i ten system zarządzania, taki inteligentny, on jest przede wszystkim rozwiązany na zasadzie takiego systemu sterowania, zarówno przez taki system, jak mamy w blockchainie, czyli że nie ma możliwości tam dostania się do środka. Mamy również systemy takie komunikacji, które pozwalają naszym użytkownikom śledzić nasze, drodzy Państwo, pojazdy za pomocą kamer i radarów. No i ten system bezpieczeństwa jest przekazywany do takiej sieci danych, gdzie to po prostu wszystko na bieżąco jest regulowane. Tu już mówiliśmy o tym. No i teraz jest również taka możliwość, że i informacja, że USA jest najbezpieczniejszym systemem transportu, ponieważ on ma tak bardzo wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej jest nad ziemią, czyli bezpieczeństwo ruchu jest 100 razy bezpieczniejsze jak zwykły ruch samochodowy. Dalej, minimalna odległość między dnem pojazdu a wysokością podłoża ziemi jest około 4,5 metra i system zabezpieczający wykolejeniu zwiększa naszą wydajność bezpieczeństwa o kolejne 10 razy. Czyli generalnie rzecz biorąc, mamy takie tutaj porównanie Akademii, według Rosyjskiej Akademii Nauk, że technologia transportowa USA jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi obecnie systemami transportowymi. Czyli tu chodzi o transport kolejowy, kolej jednoszynową, drogowy, kolej magnetyczną i kolej i transport morski, jeszcze możemy tego dodać. I teraz kilka takich danych odnośnie bezpieczeństwa, eksploatacji. Otóż transport UST, jeżeli weźmiemy jego koszty eksploatacyjne, czyli zarówno budowa, jak później utrzymanie, ma naprawdę niewielki koszt w stosunku do naszej konkurencji, ponieważ wybudowanie kilometra bieżącego dróg strunowych UST kształtuje się od 4 do 10 milionów za kilometr bieżący. Stopa zwrotu jest w granicach 7-8 lat, więc bardzo szybko. Skrajny przykład metro, koszt nawet do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący, spłata jego nawet do 40 lat. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, jesteśmy tutaj liderami, bo my jesteśmy przede wszystkim eko. Otóż wykorzystujemy do naszego transportu przede wszystkim energię, którą uzyskujemy z odnawialnych źródeł energii, jak również materiały, które są użyte do budowy naszych pojazdów, są oparte nawet o technologię taką próżniową kosmiczną, więc naprawdę mamy tutaj wysoki stopień, jeżeli chodzi o zaangażowanie i ochronę środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o wypadkowość, to jesteśmy liderami, ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie. Nie mamy skrzyżowań, nie mamy, drodzy Państwo, możliwości takiego, że te pojazdy toczą się po drogach, mamy duże natężenie, że możemy te wypadki zrobić i regulujemy ten transport w zależności od zapotrzebowania. Także jesteśmy również tutaj liderem.
Trochę takich informacji historycznych. To jest poligon w Marinachorce, miejsce testowania naszej technologii, zdjęcie z 2019 roku. Miejsce, w którym, drodzy Państwo, mamy wizyty mnóstwo delegacji z całego świata, zarówno na szczeblu rządowym, jak i lokalnym. Tutaj również przybywają wycieczki szkolne. Tutaj mamy też możliwość tego, że studenci piszą prace na temat transportu strunowego, takie magisterskie, doktorskie. I ciekawostka taka, że stało się to również taką atrakcją turystyczną w Białorusi. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. Widzicie tutaj kilka pojazdów, które są z natury, gdzie są testowane. Tu mamy Univideo 4651. Tu mamy system wykorzystania taśmociągu i transportu tego do przewozu materiałów sypkich, niebezpiecznych i płynnych. A tu sposób wykorzystania kratownicy eskapady, czyli na jednym poziomie na przykład mamy pojazdy osobowe, na drugim towarowe. Tu u góry akurat mamy tego Unibusa 4365. Stacje dokujące, które mogą być wykorzystane jednocześnie jako miejsca, w których może być miejsce, w którym wsiadają pasażerowie, ale na przykład można go wykorzystać dla infrastruktury takiej komercyjnej, gdzie mogą być tam wszelkie usługi, etc. Natomiast w Marinachorce na poziomie parteru jest Muzeum Techniki, pokazana całą drogę, jaką tworzył pan Niński, aby stworzyć transport strunowy. I nasza przyszłość, miejsce, gdzie jesteśmy bardzo mocno zaangażowani, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, nasze centrum innowacyjne w Szardzie. Mamy tam już wybudowane dwie trasy, mamy wybudowany ekodom, który jest integralny z transportem naszym strunowym, bo należy do tak zwanych miast linearnych. I w tej chwili centrum to nasze innowacyjne odwiedza naprawdę mnóstwo delegacji z całego świata. I tak reasumując, nasz ten transport strunowy. Innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nie można go do niczego porównywać. Nadziemny od 4,5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, bezpieczny. Z tego względu, że my jesteśmy na drugim poziomie, nie mamy skrzyżowań, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, nowe, stare budownictwo i przyjazny środowisku. Wykorzystujemy przede wszystkim energię odnawialną do napędu naszych pojazdów. I tak w skrócie o naszym transporcie strunowym. Zachęcam Państwa bardzo do śledzenia nowinek, przede wszystkim do odwiedzania naszego biura wewnętrznego, bo tam mamy na bieżąco wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje w naszej firmie, jak również do opisywane są spotkania zarówno członków zarządu, jak i pana Junickiego. No i dlatego trzeba to nasze biuro odwiedzać, bo dzieje się wiele, a każdy, kto jest zaangażowany w propagowanie transportu strunowego, ma również możliwość zarejestrowania się do naszej firmy, czyli do SkyWatch Community, i poprzez swoją pracę albo zaangażowanie w postaci zakupu pakietów wspomagać i reklamować transport i pomagać budować transport strunowy na świecie. My jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, drugim podetapie. Drodzy Państwo, transport strunowy został wymyślony w 1978 przez pana Anatolija Junickiego. Czyli to jest blisko ponad 40 lat temu. Natomiast w tym elemencie i w takiej formie, jakby go w tej chwili propagujemy, to jest rok 2015. Jest przeznaczony na tak zwane 15 etapów. Pierwszy etap to jest to właśnie etap inżynierii i ostatni etap, 15, to jest realizacja i implementacja tego naszego projektu. My jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, drugim podetapie, także do 15 etapu zostało niewiele. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wszyscy
partnerzy, inwestorzy, którzy będą mieć możliwość zaangażowania się i zostania pełnoprawnym inwestorem w tym naszym programie 1.15, będą miały później możliwość również inwestowania w tak zwane projekty celowe, które będą już, drodzy Państwo, realizowane w wielu miejscach na świecie, gdzie to będą szybkie budowy, szybkie sprzedaże i naprawdę pokaźne kwoty i dywidendy, które będziemy z tego otrzymywać. Na dzień dzisiejszy mamy następującą ofertę dla przyszłych i obecnych inwestorów. To jest oferta, którą my jako inwestorzy kładziemy dolara, ilość centów na dolara. To tak mniej więcej wygląda, to się nazywa dyskonto. Proszę zobaczyć, tu mamy dyskonto 30 w takim pakiecie InnoTrans. To jest taki pakiet dla inwestorów takich dynamicznych, którzy inwestują w danym etapie 3000 dolarów i za każdym następnym zakupem mają tych udziałów więcej. A dlaczego to jest takie ważne? Bo tu przeliczamy jeden udział na 1 dolar. Ponieważ mamy to zapisane w memorandum, że w momencie zakończenia wszystkich prac wartość naszych udziałów będzie warta 1 dolar. Widzicie, że tutaj położenie 30 centów na dolara to jest naprawdę całkiem pokaźny zysk. Drodzy Państwo, mamy również pakiety dla dzieci, dla studentów. One się charakteryzują tym, że te pakiety kupujemy i udziały dla naszych milusińskich na nasze nazwisko, natomiast w momencie uzyskania pełnoletności i oczywiście po przejściu całej tej procedury takiej dokumentacyjnej, one przechodzą bezpośrednio na dziecko, które ukończy lat 18. Mamy tutaj za chwilę. One się charakteryzują również tym, że te dla maluszka trzeba tutaj dodatkowo do weryfikacji dołączyć metrykę urodzenia. Dalej. Mamy takie pakiety dla bardzo dużych inwestorów, które kosztują no już takie spore pieniądze, bo w tej chwili najdroższą ofertą dla naszych inwestorów to jest pakiet premium za 150 tysięcy dolarów. Mamy 8 milionów 100 tysięcy udziałów, ale dyskontu już jest 54, widzicie Państwo. I za to trzeba zapłacić 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Jest również pakiet premium za 25 tysięcy, mający 1,150 tysięcy udziałów i pakiety premium 50 tysięcy, 2,400 i tak do pora premium 100 tysięcy. O tych pakietach mocno i dobrze opowiada też nasz drugi partner, pan Mariusz Duszmański, także zapraszam do niego, bo on przekazuje tam cały system partnerski, jak się biura prowadzi, bo o tym za chwilę. Mamy pakiety ratalne również dla takich większych inwestorów na raty. W tej chwili te raty są 5-miesięczne i taki pakiet ratalny na 50 tysięcy to jest 2,300,000 udziałów, 46 dyskonto, czyli całkiem przyzwoicie. Tu płacimy przez 5 miesięcy po 10 tysięcy dolarów. Natomiast takie najpopularniejsze pakiety to jest pakiet start od 250 dolarów, gdzie mamy 5250 udziałów, pakiet senior 12 tysięcy udziałów za 500 dolarów, stabilny 28 tysięcy udziałów za 1000 dolarów i biznes za 2000 dolarów, to jest 60 tysięcy udziałów. Mamy możliwość inwestowania na kilka sposobów. Kupujemy dzisiaj pakiet, trzymamy sobie, aż jego wartość wzrośnie, wychodzimy na giełdy zewnętrzne, wartość 1 dolar. Sprzedajemy, płacimy podatek, mamy z tego jakieś tam określone pieniądze. Widzicie Państwo, jak ta inflacja leci, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Tutaj mamy stabilne nasze udziały i będziemy mieć bardzo dobrą wypłatę, ponieważ będzie to oparte o dolar. Także możecie być spokojni, na tym tylko zyskacie. Dalej, do naszego programu, czyli do naszej firmy, rejestrujemy się za darmo, drodzy Państwo. W marketingu są dwa rodzaje inwestorów. Inwestor aktywny, inwestor pasywny. Inwestor pasywny to jest taki, który inwestuje sobie w dany pakiet,
i czeka na po prostu zakończenie programu, wypłatę albo sprzedaż dywidendy, albo czeka, aż po prostu te udziały będą nabierały z roku na rok coraz większą wartość. Natomiast partnerzy, którzy nie mają albo mają małe pieniądze, a chcieliby być stuprocentowymi udziałowcami, mogą poprzez swoją pracę marketingową otrzymywać za pozyskanie partnera dla biznesu i bezpośredniego polecenia w pierwszej linii taki pakiet, taką prowizję, która wejdzie na pakiet, na konto bonusowe. I widzicie, tutaj mamy kilka takich rodzajów: bonusowy za 250, 400, 1000, 1800. To są oczywiście kwoty, jakie będą na tym koncie bonusowym za polecenie, i wtedy mogą dokonać sobie zakupu. Tamto dyskonto jest nawet odrobinę wyższe. To też podzięce za to, że przyczyniają się do popularności i reklamy naszej firmy. Nasz projekt oparty jest o crowdfunding, czyli społecznościowe inwestowanie, i tutaj poprzez pozyskiwanie i szukanie inwestorów, zarówno z własnej linii, jak i inwestorów, którzy sami dokonują zakupów, przyczyniamy się do reklamy, jak również rozwoju firm. Dla tych, którzy nie chcą kupować na raty, mają mniejsze albo większe środki, mogą nawet zainwestować sobie, drodzy Państwo, taki pakiet 50 za 50 dolarów, tam mają tych udziałów 800, ale to nieważne. Ważne, że będą z nami, będą mieli właśnie otwartą tą furtkę później do inwestowania w te projekty celowe, bo jak się projekt 1.15 skończy, to będzie tylko zakup dla dużych inwestorów, czyli myślę tutaj o konsorcjach, funduszach inwestycyjnych, bankach, które będą finansowały budowę odpowiednich odcinków tych naszych tras tronowych. Tyle z oferty inwestycyjnej. Mamy kilka nowości. Jeżeli będziecie Państwo chcieli zadać pytanie, to ja również służę na końcu. I teraz będziemy się troszeczkę chwalić, bo mamy naprawdę nad czym. Ponieważ nasza spółka projektująca, transport cunowy, uznany został za organizację naukową. I tu muszę Państwu powiedzieć bardzo ważną informację, ponieważ nasza firma przeszła pomyślnie proces akredytacji realizowany przez Narodową Akademię Nauk Białorusi oraz Państwowy Komitet Nauki i Technologii. To pozwoliło uzyskać status organizacji naukowej. My jesteśmy firmą prywatną, drodzy Państwo, więc takie firmy młode, bo my jesteśmy zaledwie 6 lat na rynku, nie byłyby w stanie tego zrobić jeszcze przed rokiem 2019. Więc otrzymany status naszej organizacji będzie ważny przez 5 lat. Ten certyfikat jest wynikiem żmudnej pracy i energicznej działalności naukowej, uwzględniającej niuanse legislacyjne w pracy i na końcowym etapie proces bezpieczeństwa na Akademii Nauk. Firma zatrudnia, drodzy Państwo, 11 kandydatów, którzy mają 11 kandydatów nauki. O co to chodzi? 5 z nich ma tytuł profesora nadzwyczajnego, szacunek, oraz 10 studiuje na państwowych 10 uczelniach. I poprzez ten swój dorobek naukowy, a więc opublikowanie 40 prac naukowych, 100 artykułów i książek, uzyskano, drodzy Państwo, ten certyfikat. A także w roku 2021 dokonano państwowej rejestracji 5 prac badawczo-konstrukcyjnych i technologicznych. Za pomocą firmy odbyły się 3 międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne. Perspektywy rozwoju działalności naukowej firmy związane są z dalszym rozwojem i wdrażaniem transportu strunowego, a także realizacjach celowych projektów komercyjnych na całym świecie. Gratulujemy bardzo panu Junickiemu, naszej firmie, że mamy
w tej chwili status, że jesteśmy organizacją już naukową. Tutaj mamy to świadectwo, widzicie Państwo ten certyfikat wydany przez Akademię Nauk i Białorusi, Państwowy Komitet Nauki i Technologii. Gratulujemy serdecznie. Ja napisałem na forach, że z całego serca gratuluję całemu zespołowi, ponieważ jest to wydarzenie, naprawdę. Firma prywatna, która otrzymała system taki, że mamy, jesteśmy już firmą zarówno naukową, to jest duży sukces i ogromna odpowiedzialność, a również no, bardzo mocno nas podnosi, jeżeli chodzi o prestiż firmy i rośniemy w siłę. Pan Masłow, jeden z członków zarządu naszej firmy, zajmujący się również sprawami prawnymi, miał swój webinar 5 maja. I te webinary Masłowa i pana Suchodojewa są drugiego członka zarządu, są nagrywane, ponieważ to są bardzo ważne osoby w naszej firmie. I kilka takich tez, które miały miejsce 5 maja, oczywiście to wszystko możecie sobie doczytać w biurach osobistych. Ja już zachęcam, bo ja czytam je zawsze, za każdym razem, jak wchodzą, drodzy Państwo, bo trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje. Natomiast gdybym tu chciał Wam wszystko omawiać, co powiedział Pan Masłow, to zabrakłoby tego czasu na ten webinar. No ale jakie on miał główne kierunki? A więc tak, główne tematy na 5 maja, więc tak, obiecujące kierunki inwestycji, aspekty organizacyjne projektów celowych, warunki otrzymania dywidend i wiele więcej. I te tezy webinarów Masłowa są dosłownie po kilku dniach publikowane w naszych biurach osobistych, w zakładce wiadomości. Cóż on takiego ciekawego powiedział? Takie dwie sprawy, które mi się nasunęły, dosyć ważne. Teraz Państwu odczytam, że w gabinecie osobistym znajduje się link do tokena SWS. Co to za token, kto go rozwija i wdraża oraz jak wypada w porównaniu z wcześniej opracowanym tokenem SWG, na który wymieniliśmy część swojego udziału. Chodzi o to, że była taka akcja w firmie 1,5 roku temu, że mogliśmy część swoich udziałów wymienić na tokeny SWG. Było to wtedy minimum 100 tysięcy udziałów. Ja taką inwestycję też poczyniłem, wymieniłem sobie dwa takie zestawy zarówno u siebie, jak i u swojej żony. Natomiast teraz mamy tokeny SWS, to jest nowość, która się tam rozwija i pan Masłow odpowiedział w taki sposób. Choć nie znam wszystkich szczegółów, mogę jedynie założyć, że były testy, nastąpiła awaria i gdzieś zostało zachowane. Nie ma jeszcze dodatkowej informacji, białej księgi na temat tokena SWS, więc powinniśmy tą informację traktować jako taką, że to się nic w zasadzie nie stało, że naszym tokenem nadal jest SWG, a ten token SWS to po prostu są nad nim jakieś tam prace prowadzone. No i to interesuje przede wszystkim nas, inwestorów, w którym roku zaczniemy otrzymywać dywidendy. I tak odpowiedział pan Masłow. Wszyscy wiemy, że 20% zysku zostanie przekazane na dywidendę. W związku z tym, gdy jest zysk, dywidendy będą. Na ten zysk trzeba jeszcze zapracować. Możliwe, że zysk pojawi się już w bieżącym 2022 roku. Wtedy po podjęciu decyzji i audycie w 2020 roku, trwa to około 6 miesięcy, możliwe jest naliczenie dywidendy. Więc proszę Państwa, nie mamy się tutaj co za mocno tam jakoś szykować na te dywidendy, ale być może będą. Więc życzę Państwu i sobie, aby do tego doszło. Jeżeli do tego dojdzie, to znaczy, że firma zarabia i ma się dobrze. Dziękujemy panu Masłowowi. No i teraz rzecz dla wszystkich partnerów, którzy budują struktury, jak również pozyskują partnerów, bo przez to jednocześnie wspomagają i reklamują naszą firmę. Ruszyło SWC Champions Challenge. Rozwijaj zespoły partnerskie i wygrywaj nagrody. Ruszyło to dnia 1 maja, będzie się to trwało do 30 czerwca. Wszystkie informacje macie Państwo w gabinetach osobistych. I teraz o co tu chodzi?
że główną nagrodą to tam są wycieczki, drodzy Państwo, ale nawet wygranie, i tutaj uwaga, warto się nad tym pochylić, bo miliona akcji. Więc drodzy Państwo, milion udziałów to w tej chwili to jest potężna kwota, zarówno jeżeli chcecie to kupić sami, ale to też jest potężna ilość tych udziałów, no nie w dalekiej przyszłości, bo to 2-3 lata i może już być naprawdę bardzo ciekawie. Jakie są warunki do tego, aby przystąpić? No więc trzeba przede wszystkim pozyskać partnerów, którzy poczynią inwestycje na poziomie własnym lub pozyskanego partnera na przynajmniej 100 dolarów. I teraz tak, za własną inwestycję mamy jeden punkt, natomiast za partnera, który będzie miał takie zobowiązanie ratalne na 100 dolarów, pozyskamy partnera, uzyskamy tych punktów 3. W tej loterii, w tej wygranej mogą brać udział wszyscy partnerzy z całej firmy, ale też dla każdego regionu, bo tu teraz chodzi, że będziemy szukać takich liderów wśród tych pozyskujących partnerów i jest pewien limit wyznaczony, ponieważ do półfinału, czyli najpierw będziemy zbierać, bić się, abyśmy doszli do finału, tak? Następny etap to jest przejście do 30 będzie półfinał, a 1 lipca już wejdziemy do superfinału i tutaj mamy takie kryteria, że Rosja i kraje te wspólnoty niepodległych państw otrzymają 3 miejsca. Dalej, Azja, Europa 3 miejsca, Azja i Oceania 3 miejsca, Afryka 3 miejsca, Ameryka Południowa i Północna 3 miejsca. Natomiast dla partnerów z Wietnamu jest przygotowane 10 miejsc. Dlaczego? Bo jest to w tej chwili największa grupa inwestorów na świecie i tam byłoby, ja się tutaj zgadzam tutaj z pomysłem firmy, że przeznaczyli tam tyle miejsc dla Wietnamczyków, ponieważ tam są tacy liderzy, oni pozyskują tylu partnerów, że te dwie czy trzy te trzy osoby, drodzy Państwo, to byłaby krzywda dla nich, bo oni w tej chwili są, grupa wietnamska pozyskuje najwięcej inwestycji i środków dla rozbudowy transportu strunowego. Wszystkie szczegóły macie w biurach osobistych. No, a takim elementem naprawdę, którym tutaj uważam, będą się mocno starać i bić w sensie takim pozytywnym nasi koledzy, no to jest możliwość uzyskania tych miliona udziałów na koniec roku w losowaniu, bo to losowanie nastąpi, drodzy Państwo, to finałowe na koniec roku 2022. Kolejny element. Otóż Centrum Innowacyjne w Szardzie odwiedziła księżniczka Filipin. To jest ta pani w tym złotym stroju. I między innymi towarzyszyli jej dyrektor wykonawczy PT Filipines Antiver Indonesia Mario Pascuso i doradca kancelarii szejka Cehet Al Maktoum Thomas Jan Zarek. Tutaj mamy wizytę, oczywiście ten nasz przedstawiciel tutaj firmy naszej, która na co dzień pilotuje wszystkie nasze sprawy w Szar. I teraz co chciałem Państwu powiedzieć. Jest to kolejna wizyta z grupy takich VIP, bo już mieliśmy i królów, i księżniczki, i drodzy Państwo, prezydentów, więc pomimo tego, że Expo się skończyło, to Centrum Innowacyjne w Szardzie jest odwiedzane. A świadczy to o tym, że jest wielkie zainteresowanie naszym transportem na świecie. Każda taka wizyta powoduje, że jest o nas coraz głośniej, piszą o nas później prasy międzynarodowe, branżowe, a to powoduje, że nasz transport staje się znany i popularny. No, choćby to, co mówiłem Państwu dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, o tym, że Hyperloop się wyłożył na cztery łopatki
Nasz transport obśmiewany, hejtowany, w tej chwili jest certyfikowany, mamy już podpisane kontrakty komercyjne i idziemy z naszym transportem do przodu. Pani księżniczka miała okazję zwiedzić tego naszego unikara, tego o, drodzy Państwo, tych właściwościach, do przeznaczonego do pracy w tym klimacie takim tropikalnym, z temperaturami nawet do 55 stopni. To jest takie podwyższone wnętrze, tam jest wszystko oczywiście sklimatyzowane i to są właśnie przeznaczone te między innymi te nasze pojazdy do tych miejsc takich jak właśnie Indonezja, Filipiny, Tajlandia, bo tamte temperatury są bardzo skrajne. Oczywiście jej wysokość była również w naszym centrum testowym i no i to, co jak zwykle zawsze zwraca szczególną uwagę, no to ten model naszego tego transportu do podróżowania z tą prędkością powyżej 500 km na godzinę. Ten pierwszy raz ten model tego pojazdu był wystawiony na targach InnoTrans Berlin. Po tej wizycie oczywiście wpis do księgi, no i deklaracja, że ze strony przedstawicieli centrum jest gotowość do realizacji projektów komercyjnych w tych krajach, których tutaj widzieliście naszych gości i również odpowiedź naszych gości, że są zainteresowani dalszą współpracą i informacjami na temat naszej firmy. Tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Drodzy Państwo, życzę Wam wspaniałego popołudnia, pięknego weekendu. Zapraszam do brania udziału w tej naszej loterii, pozyskiwania partnerów, bo jest możliwość wygrania nawet miliona akcji, czego Państwu i sobie gorąco z całego serca życzę. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pisać, odpowiem. Jeżeli nie ma, to dziękuję, zapraszam na następny webinar odnośnie technologii dnia 26 maja. Natomiast jeżeli chodzi o duplikację, to będzie dopiero w czerwcu. Dopiero po rozmowach z panem Mariuszem Duczmańskim dogadamy się, kto będzie prowadził pierwszy cykl webinarów, on czy ja, bo teraz miał 2 miesiące pod rząd, że Mariusz prowadził wcześniej. Natomiast jak będzie, to na pewno będzie we wtorek, moje są w czwartek. Myślę, że chyba w przyszłym miesiącu już tą godzinę opóźnimy, bo są w tej chwili dni długie, więc na ten okres letni przeniesiemy prezentację na godzinę 20, żeby to było dla Państwa bardziej wygodne i dostępne. Nie ma pytań, dziękuję, życzę spokojnej nocy, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia 26.